Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do pokazania kolejny z moich czołgów premium, jakie posiadam w garażu, a mianowicie jest to czołg Lwę. Na wstępie pragnę powiedzieć, iż Lewka dostałem w prezencie od życzliwej osoby. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za ten prezent. Byłem niesamowicie zaskoczony i jest mi cholernie, cholernie miło i bardzo się cieszę za każdym razem, kiedy na ten czołg patrzę. Naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego. Natomiast ta życzliwa osoba chciała pozostać anonimowa i uszanuję jej wolę. No i przyszedł czas, żebym parę słów o tym czołgu wam powiedział, jeśli chodzi o moje spostrzeżenia. Może tak, najpierw takie podstawowe rzeczy jak na przykład załoga. Załoga tutaj jaka jest, jest to pięciu załogantów, widzicie, szkolę załogę sobie ze setki przerzucam. Oczywiście setka ma dwóch ładowniczych, a lew ma ładowniczego tylko jednego, natomiast no, przerzucam sobie tutaj załogantów i aktualnie jest ten ładowniczy, który jest po prostu słabszy, ponieważ do E75 włącznie załoga miała pięciu członków, w S100 dochodzi nam kolejny załogant i co za tym idzie, nie miałem żadnego ładowniczego na to miejsce przygotowanego i dlatego jeden jest po prostu słabszy. Ale teraz ma okazję się podszkolić właśnie w Lwie. Jeśli chodzi o wyposażenie, to jeżdżę z bentą, stabilizatorem oraz dosyłaczem, czyli taki zestaw standardowy, no oczywiście mały zestaw naprawczy, mała apteczka oraz gaśnica. I jeśli chodzi o pociski, to 50 pocisków zwykłych, 20 premium oraz 10 HE-ków. Lew posiada ogromną ilość amunicji, tak naprawdę nie zdarzyło mi się wystrzelać jej aż tak dużo, natomiast no, raczej amunicji na tym pojeździe nam nie zabraknie. Parametry działa, jeśli chodzi o penetrację, to jest 234 na zwykłym pocisku oraz 294 na pocisku premium. Chyba premium pociskami jeszcze na lwie nie strzelałem. Bitew na chwilę obecną rozegranym mam na nich, już wam mówię ile, jest to, gdzie ten lwek? 35 dopiero, więc nie jest to dużo, żeby jednoznacznie określić ten czołg. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie mi dane jakąś bitwę na nim wam pokazać, dlatego jeżeli zauważę coś, czy zmienię jakieś zdanie, to na pewno wtedy powiem. Natomiast po tych 35 rozegranych bitwach mam pewne swoje obserwacje już na temat pojazdu. Moje WR i statystyki na nim nie są dobre, są słabe, natomiast no, jest to spowodowane tym, że dość długo, no jak na te 35 bitew, to załóżmy przez te 30 bitew rozegranych na te 35 uczyłem się tego pojazdu i patrzyłem, testowałem nim różne warianty. Za każdym razem jednak starałem się spróbować coś rozegrać, coś inaczej, żeby zobaczyć, w czym ten czołg się dobrze sprawdza, a w czym po prostu słabo. I może zacznę od wad najpierw, jakie zaobserwowałem na tym pojeździe. Pierwszą wadą jego jest mobilność. Jak widzicie, prędkość maksymalna jego jest 35, ale on tyle, nie wiem, czy z górki jak go się zrzuci, to może tyle będzie jechał. Normalnie ten czołg w terenie porusza się z prędkością około 20, trochę powyżej 20 km na godzinę. Generalnie jest wolny. Jest wolny, jest bardzo wolny, bardzo mało mobilny. Tak jak mówiłem, że te 34 z czołgów premium jest powolny i mało mobilny, tak lew, jeśli chodzi o mobilność, jest dużo, dużo, dużo gorszy. Jeżeli nas coś objedzie, no jest tragedia pod tym względem. To jest duży minus lwa i to musicie mieć na uwadze, gdybyście się zdecydowali kupić ten pojazd. No, jest on wolny, a co za tym idzie, jakie to niesie za sobą ryzyko? Pierwsze takie, że jeżeli trafi wam się bardzo dobra drużyna, to możecie nie dojechać w miejsce, gdzie możecie postrzelać. Natomiast jeżeli trafi wam się bardzo słaba drużyna, to możecie nawet dobrze się nie dojechać na właściwe miejsce, bo już wasi koledzy z drużyny, że tak to ujmę, po prostu zginą, a potem wszyscy rzucą się na was i też nic nie zrobicie. Kilkukrotnie miałem taką sytuację, że po prostu chciałem jechać lwem tam, gdzie na ogół jeżdżą czołgi ciężkie, ale toczyłem się powoli z tyłu. Paru
gości ode mnie z drużyny wyrwało do przodu, zdechło i jak ja już byłem gdzieś praktycznie, jak dojeżdżałem, to oni zaczynali padać właśnie jak muchy, a potem cała ta ferajna przeciwnika wylewała się na mnie i było pozamiatane. To jest duży minus lwa i to musicie właśnie mieć na uwadze. Co za tym idzie, warto grać lwem nie jako typowym czołgiem ciężkim, tylko takim bardziej trochę supportem. Taki czołg, no niby czołg ciężki, ale bardziej taki czołg wsparcia, coś trochę można powiedzieć styl gry Conquerorem, czyli niekoniecznie pchać się na pierwszą linię. Jeszcze jak was rzuci jako top tier, to pancerz, który lew posiada, potrafi odbić i czasami potrafi odbić dość sporo. Natomiast no ja mam problemy jeszcze z kontowaniem się tym pojazdem, nie potrafię wyczuć go. Dolna płyta, oczywiście jak to w Niemcach, łapie i się podpala albo uszkadza silnik. To jest oczywiście standard jak w niemieckich pojazdach. Natomiast ten pancerz na dziewiątkach już jest gorzej, a na dziesiątkach no to można traktować, że tego pancerza się nie ma. I to jest kolejny minus lwa, czyli matchmaking. Pojazd ten na ósemkach jest super przyjemny, na dziewiątkach daje radę, natomiast na dziesiątkach ja się po prostu często czuję jak mięso armatnie. Jeszcze ocena lwa może wpływać na to, że na te 35 bitew, jakie rozegrałem, bardzo dużo było właśnie na dziewiątych tierach albo na dziesiątych. Grałem też w godzinach takich, gdzie ósemek jest stosunkowo mało, bo 10 czy 15 bitew rozegrałem tym lwem albo bardzo, bardzo rano, albo późno, w nocy. Ale no, matchmaking nie jest przyjacielem tego czołgu. Jak nas rzuci na dziesiątki, to nie jest dobrze, bo mobilność nasza jest słaba. Do tego armaty na dziesiątych tierach są na tyle potężne, że pancerza praktycznie... Nasz pancerz nie jest dla nich problemem, a działo z penetracją 234, jakie ma lew, na niektóre dziesiątki może być problem, chociaż akurat jak się wie, gdzie strzelać, to takiego problemu nie ma, ale no jednak jest to troszeczkę odczuwalna różnica między T34, który ma tej penetracji 248. I właśnie też T34 o tyle ma przewagę nad lwem, że nawet jak go rzuca na dziesiątki, to może polegać na swojej wieży. Natomiast lew na dziesiątkach mam wrażenie, że czuje się słabszy grając w lwie na dziesiątkach niż w T34. Natomiast w lwie czuje się zdecydowanie mocniejszy będąc na topce niż będąc na topie T34. Dlatego, że T34 ze swoim naprawdę stałym kadłubem dla ósmych tierów nie jest problemem do przebijania, a lew jednak trochę skontowany czy ustawiony dla ósmych tierów może być problemem do przebicia. To tak, jeśli chodzi o wady, co wydaje się dość sporo tych wad, no ale każdy pojazd ma sporo wad. Natomiast niewątpliwie zaletą lwa, za co go kocham i uwielbiam, to jest jego działo. Działo jest po prostu fenomenalne. Działo to póki co uważam za trzecie moje ulubione działo w grze. Wyprzedza je tylko działo z wafla 9 tieru oraz działo z Conquerora. Natomiast jest to armata, która jest praktycznie bardzo dobrze skupiona zawsze. Celownik skupia się błyskawicznie. Mamy tutaj czas skupiania wprawdzie niby podany jako 2,9, ale ze stabilizatorem i ze wszystkim odczucie jest takie, że ten celownik jest o wiele bardziej skupiony niż na przykład w dziale z indyka, które ma ten sam czas celowania. Więc to jest takie, może moje mylne odczucie, ale moim zdaniem kółko tego działa jest bardzo dobre i do tego to celność jest po prostu obłędna. To działo naprawdę bardzo rzadko puduje. Jest super celne. Penetracja 234 na ósemkach, na dziewiątkach jest wystarczająca. Na dziesiątkach, jeżeli mamy możliwość tylko skupić i trafić w weak spota, to też wiadomo, jak się skontuje jakiś pojazd czy mocno opancerzony, no to wtedy już jest gorzej. No ale myślę, że wtedy, jeżeli nawet byśmy się zdecydowali na tą penetrację na pocisku premium, czyli 294, to już problemu na pewno nie będzie. Zwłaszcza, że są to pociski podkalibrowe, APCR-y, a nie hity. To też jest coś, co ja akurat lubię. Działo ładuje przy takim ustawieniu, jakim ja mam, czyli bije, wente,
i dosyłacz ładuje niecałe 10 sekund, to jest tam bodajże 9,90 i strzela co 320, więc też uważam, że bardzo w porządku i naprawdę działo tego czołgu jest świetne, jeżeli tylko mamy dobrą miejscówkę, mamy w co strzelać, to ten czas przeładowania poniżej 10 sekund i z perfekcyjnym snajperskim działem rewelacyjnie się sprawdza i pozwala nam to naprawdę nieźle zarabiać. Jeżeli coś postrzelamy, lew naprawdę zarabia bardzo, bardzo dobrze. Jak zresztą też inne ósemki premium, które posiadam, bo już parę sztuk mam, ale na lwie dobrze, dobrze się zarabia. Teraz, jak wiecie, jest event na, znaczy jest wierzchołek drzewa na Isa trzeciego, dlatego ja na przykład Isem szóstym teraz nie gram, bo IS trzeci dobrze ustawiony dla ISA 6 na zwykłych pociskach może stanowić jakiś problem, natomiast dla tego działa nie stanowi żadnego problemu. Gdyż niestety właśnie problemem jest to, jeżeli lwem jesteśmy na dziesiątkach, można trochę się zirytować, można mieć problem z graniem, natomiast na ósemkach jest bardzo, bardzo przyjemnym pojazdem. Czy warto go kupić? Nie wiem, szczerze mówiąc, to już musicie sobie sami zdecydować po prostu, jaką charakterystykę pojazdów lubicie, bo nie będę nikomu mówił, czy ten pojazd, czy tamten, jeśli chodzi o premki 8 tieru, jest warto kupić, bo to są naprawdę spore pieniądze. To już musicie sami zadać sobie takie pytanie, żeby potem ewentualną pretensję mieć do samego siebie, a nie do kogoś, bo każdemu gra się różnie. Ja lwa polubiłem, sprawia mi radość w grze, ale trzeba grać nim zupełnie inaczej niż takim Isem szóstym, zupełnie inaczej niż T-34, chociaż to tak naprawdę wszystkie trzy czołgi to są niby czołgi ciężkie, ale każdy wymaga innego stylu gry i myślę, że jak jeszcze rozegram tym lwem z kilkadziesiąt bitew, tak powyżej pewnie 100, to też będę grał nim lepiej, bo po prostu nauczę się, w które miejsca, na których mapach nim jeździć przy losowaniach z jakimi czołgami. Bo tego niestety trzeba po prostu wyrobić sobie to sobie trzeba wyrobić w poszczególnych bitwach, żeby wiedzieć, jak ten czołg się zachowuje, bo już kilkukrotnie próbując zagrać jak zwykłym ciężkim i pojechać w normalną miejscówkę dla czołgu ciężkiego, zostałem błyskawicznie zniszczony i też byłem mocno, mocno zaskoczony. Więc jeżeli widzicie, że koleś jakiś tam wie nawet o dobrych kolorach, nie pcha do przodu, jeżeli ma losowania takie, na przykład jest na dziewiątkach, czy po prostu ma dobrą miejscówkę do strzelania, no to możecie starać się go zrozumieć, bo ja odkąd mam lwa, trochę inaczej zacząłem na to patrzeć. Warto, to działo jest po prostu snajperką i pomimo, że jesteśmy czołgiem ciężkim, to warto wykorzystywać możliwość strzelania z niego jak snajper. Zresztą tak samo ja gram na Conquerorze, po prostu fenomenalne działo, super skupianie, super celność i warto to wykorzystywać. Dobra, to tyle jeśli chodzi o lwie pogadanki mojej i mojego punktu widzenia na ten pojazd premium. Jest to ta pogadanka dość długa, ale jak gdyby traktuję ten film też jako uzupełnienie Radia Dead o pojazdach premium 8 tieru, gdzie kiedyś o lwie opowiadał Wojtek, a teraz możecie posłuchać po rozegraniu kilkudziesięciu bitew tych właśnie mojego zdania. Zapraszam Was na bitwę w dniu kolejnym niż ten, żeby po prostu nie zabierać Wam zbyt dużo czasu. Pozdrawiam, hej!